O Zdrowiu Mazowieckiej w pierwszych miesiącach niepodległości opowiadał podczas spotkania w Starej Elektrowni profesor Adam Czesław Dobroński. Historyk, samorządowiec i polityk pochodzi z naszego miasta. Posiada jego honorowe obywatelstwo i losy Ostrowi zawsze były mu bliskie. Tym razem odwiedził miasto na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, aby przedstawić zebranym, jak nasi przodkowie wkraczali w niepodległość. Profesor Dobroński swoją opowieść o początkach wolności i suwerenności zaczął od nakreślenia krótkiego opisu tego, jak wyglądało życie w mieście za czasów zaborów i czego od okupantów Polacy mogli się nauczyć. Mówił o bezproblemowym procesie rozbrajania Niemców po 11 listopada 1918 roku i nieocenionej pracy polityków i działaczy społecznych w odbudowie polskości. Największym cudem roku 18 i przełomu 19, poza tym, że taki piękny mieliśmy listopad dzięki trochę i sytuacji zewnętrznej, to cud polega na tym, że po pierwsze, już powiedziałem, Polacy byli razem, nie tak długo, bo co się zaczęli znów dzielić, ale byli wtedy razem. I po drugie, że będąc razem, potrafili wykonać robotę, do której jakby się nie wcześniej przygotowywali. Przygotowywali się głównie do powstań. Tymczasem trzeba było wykonać tą robotę organiczną. Trzeba było stworzyć państwo. Tworzy się po 120, 30, później można liczyć w latach państwo. Trzy zabory, właściwie cztery zabory. Po czwarty to były te ziemie zabrane. Te zabory, które miały pięć systemów prawnych, sześć potem już walut. Dwa kierunki ruchu. W Krakowie jeździło się lewostronny był ruch. W ogóle to nic do siebie nie pasowało. I nagle w tych kilku miesiącach naprawdę powstała Polska. Zwarta Polska. Konstytucja. Mamy mało wprawdzie, ale mamy już konstytucję. Profesor Dobroński wspominał o postaciach, które zapisały się na kartach historii Ostrowi. O lekarzu Janie Harusewiczu, burmistrzu Ludwiku Mieczkowskim, pierwszym staroście Wacławie Szajkowskim. Podkreślał ogromną rolę konspiratorów zrzeszonych w Polskiej Organizacji Wojskowej, a Andrzej Mierzwiński, który współprowadził spotkanie, mówił o zasługach ostrowskich strażaków. Strażaków, ochotników było w tej organizacji najwięcej. Razem z ich naczelnikiem Janem Krzemińskim. O właśnie, tutaj mamy ostrowskich strażaków, jeszcze w okresie zaborów, jeszcze mają te typowe mundury lnu, a na następnym zdjęciu jest to już Straż Obywatelska, która powstała właśnie ze strażaków 11 listopada 18 roku. Po prostu wtedy strażacy po rozbrojeniu Niemców w centrum Ostrowi i po rozbrojeniu żandarmów, którzy znajdowali się na terenie powiatu, stali się Strażą Obywatelską. Po 1918 roku Ostrów liczyła 13 tysięcy mieszkańców, a miasto stało się stolicą gminy. W 1925 roku dołączono do niej jeszcze m.in. Dudy, Grabownicę Starą i Nową, Kacpury, Kuskowiznę, Sagaje, a tuż przed wojną podjęto uchwałę o przyłączeniu Ugniewa. Sam powiat znalazł się w województwie białostockim. I to jest trochę taka rzecz do wyjaśnienia, bo Ostrów nie siężyła wcześniej do Białegostoku. Białostok był już w cesarstwie, był w gubernii grodzieńskiej. Nie było tu bezpośrednich kontaktów, chociaż była szosa białostocka przechodziła przez Ostrów. Siężyliśmy wyraźnie do Łomży, jako z racji historycznych i racji gubernii, bo przecież należeliśmy do gubernii łomżyńskiej. Jednak pewne racje można powiedzieć takie stanu, racje państwowe sprawiły, że postanowiono utworzyć województwo właśnie ze stolicą w Białymstoku i do tego województwa dołączono trzy powiaty czysto mazowieckie, właściwie cztery trzeba mówić, choć ten czwarty był podlaski, a trzy powiaty mazowieckie, czyli Ostrołękę, Ostrów i Łomżę. I w takim stanie ten nasz powiat dotrwał aż do 1 kwietnia 1939 roku, kiedy przełączono go do województwa warszawskiego, nie miało to już większego znaczenia. Zebrani na spotkaniu poznali skład pierwszej Rady Miasta oraz pierwsze uchwały i zarządzenia, które zostały przyjęte.
Co ciekawe, jedno z nich dotyczyło wybudowania pomnika przy zasadzonym w pierwszą rocznicę niepodległości dębie na Placu Wolności. Wtedy pomnik nie powstał, a ustawili go dopiero ostrowscy rzemieślnicy prawie 60 lat później. Profesor Dobroński wspomniał również o wydarzeniach z sierpnia 1920 roku. W Bitwie Warszawskiej udział brali również mieszkańcy ziemi ostrowskiej. Większy cud niż ten cud nad Wisłą, bo nie ma żadnej wątpliwości i to mógłbym tutaj wiele dowodów przedstawić, że w 20 roku bolszewicy nie byli w stanie zdobyć Warszawy. Popełnili za dużo błędów. Polska okazała się za bardzo zdeterminowana i złączona. Sądzili, że w Polsce wystąpi opozycja, komuniści, socjaliści, chłopi powstaną, bo zechcą ziemi. Nic tak się nie stało. Polska rzeczywiście stanęła w obronie i Warszawy, jestem pewny, żeby nie zdobyła. Ostrów odegrała naprawdę ważną rolę w roku 20. Naprawdę. I nie chodzi tylko o te ofiary, które o samoobronę tych podejść do miasta, bo to mamy dowód na cmentarzu. To chodzi między innymi o znaczenie walk między Narwią a Bugiem, a osusiem idealnie w tym mieście, dla właśnie obrony Warszawy. Na koniec poruszono temat przejęcia w mieście władzy przez narodową demokrację oraz rozwoju ostrowskiej oświaty. Opowieściom prowadzących towarzyszyły prezentacje archiwalnych zdjęć. Rok 1911, plac targowy przed ratuszem. Niekoniecznie oczywiście ratusza nie było, ale to później, tu gdzie później ratusz stanął. Tak. No i to jest tam właśnie w głębi znana ta kamienica Tatkowski, to niedaleko przecież sklepu. No i widzimy przedstawicieli społeczności żydowskiej, to są centrum miasta, no niestety to widać tą taką mizerię zaborową i takiego miasta powiatowego, siermiężnego, no, z dużą liczbą biedoty żydowskiej wtedy.